Siemaneczko, dzisiaj będzie krótki vlog z cyklu Daniel gotuje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba coś takiego. Jeżeli tak, dajcie znać, może będę wymyślał coś więcej. Dzisiaj dostałem od mojego kolegi takie małe ala babeczki. Jest to ciasto, bardzo kruche, w środku jest ryż. Powiedział mi, jak to przygotować. Postaram się to zrobić tak, jak on mi powiedział. Pokażę Wam, jak to wygląda przed i po, jak smakuje. Ponieważ podobno jest to taki tradycyjny przysmak Finlandii. To zaczynajmy, bo sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i smakowało. Tam nasze jajko na babeczkach zaczynają się ścinać, a ja Wam pokrótce powiem, co zrobiłem. Jak widzieliście, lekko podgrzałem te babeczki, żeby ten ryż i to ciasto takie zrobiło się bardziej miękkie. Później wrzuciłem troszeczkę masła, też to podgrzałem, aby to masło się rozpuściło. Później to wszystko wymieszałem razem. I jak widzieliście, dodałem do tego jajko. Oczywiście zrobiłem to niezbyt starannie, ponieważ miałem dosyć duże jajka i jedno jajko musiałem podzielić na dwie babeczki. Może nie będzie zbyt fajnie wyglądało, ale mam nadzieję, że będzie super smakować. No dobra, babeczki gotowe, czas spróbować. Powiem Wam, że całkiem niezłe. To fajne by było na śniadanie. Ten ryż z masłem fajnie się ściął z tym jajkiem. Naprawdę bardzo dobre. Już mam pomysł, jak moja żona przyjedzie, czym ją zaskoczyć na śniadanie. Życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że też będziecie mogli spróbować coś takiego. I do następnego.